Streszczenie książki Pamiętnik Czarnego Noska. Część druga. Uwaga, spoiler. Nie oglądaj dalej, jeżeli nie chcesz znać treści. W poprzedniej części opuściliśmy sklep z zabawkami. Teraz Nosek wprowadza się do mieszkania Małgosi. Dziewczynka mieszka na 4. piętrze z mamą, która pracuje w biurze w Warszawie. Ojciec Małgosi jest marynarzem. Przez niemal cały czas pływa po dalekich morzach. Tylko 2 razy do roku wraca. Na wiosnę i jesienią, bo szalejące wtedy sztormy uniemożliwiają pływanie po morzu. Małgosia bardzo cieszy się, gdy ojciec wraca. Miś otrzymał pokoik w kącie obok szafy w pokoju Małgosi. Jego sąsiadką była lalka Rosalinda, która mieszkała również w małym pokoiku. Miś spał w wózku dla lalek. Po zakwaterowaniu Małgosia nadała mu imię Czarny Nosek. Następnego dnia Małgosia poszła do szkoły i Miś rozpoczął zwiedzanie mieszkania. Chciał się wspiąć po kaloryferze na parapet, by wyjrzeć przez okno, ale poparzył sobie łapki od gorących rur i spadł z wysokości. Oblizał ranne łapki i zauważył jabłko na półce. Chciał je zjeść, ale gdy usiadł obok niego, oparł się o przełącznik i zapalił lampę pod sufitem. Nie wiedział, jak ją zgasić. Postanowił więc zdmuchnąć światło tak, jak się robi ze świecą. Niestety zdmuchnąć go z półki mu się nie udało, więc wszedł na stół. Też poniósł porażkę. Wspiął się więc na poręcz krzesła, stracił równowagę i spadł. Zawołał o pomoc, ale wiedział, że jest sam. Postanowił więc wymoczyć sobie łapki, bo dostrzegł zlew. Wspiął się po kiju od szczotki na segment. W zlewie moczył się durszlak. To taka miska z dziurkami do odcedzania ziemniaków i makaronu. Miś postanowił wykorzystać przedmiot jako zjeżdżalnię. W dół było fajnie, ale w górę nie mógł wyjść po śliskich ściankach durszlaka. Zauważył ścierkę zwisającą z kranu i postanowił przy jej użyciu wspiąć się na górę. Podczas realizacji pomysłu odkręcił kran. Woda z pluskiem uderzyła strumieniem w durszlak i ochlapała mu futerko. Wstążka na szyi misia pod wpływem wody puściła kolor i brzuszek zrobił się czerwony. Miś jako zabawka miał w brzuszku sprężynowy mechanizm, który powodował, że przy naciśnięciu piszczał. Niestety woda go zepsuła i miś rzęsząc z mokrym, zafarbowanym futerkiem, potłuczony i ze sparzonymi łapkami pokuśtykał z powrotem do pokoju. Było mu zimno. Na jego widok Rosalinda zaczęła krzyczeć, czupiradło spod kranu spadło. Lalka była zła na misia za to, że musiała mu odstąpić swój wózek dla lalek. Miś pokazał jej język i mokry owinął się kołderką. Chciał, aby Małgosia z nim była.